Loża radiowa. Loża radiowa dzisiaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Tutaj polsko-chińska konferencja One Belt, One Road. A z nami organizator tej konferencji, wojewoda opolski Adrian Czupak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie wojewodo, rozmawiał pan wczoraj z ambasadorem Republiki Chińskiej w Polsce. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Pan ambasador w trakcie rozmowy, kiedy przedstawiałem walory województwa polskiego, nasze doświadczenie, nasze możliwości rozwojowe, infrastrukturalne, pan ambasador doskonale miał rozznanie, co się dzieje w naszej opolszczyźnie. Wiedział o zespole przy wojewodzie, zespole do współpracy polsko-chińskiej. Doskonale orientował się o wspaniałej inwestycji typu Greenfield firmy Hong w Opolu. Zauważył i podziękował wszystkim szczeblom władzy wojewódzkim, samorządowym i województwa i miasta za wspaniałą opiekę, za promocję tej inwestycji i zapewnił nas, że ze strony tego inwestora jest bardzo dobrze postrzegane Wysoko Polsko jako dobre miejsce inwestowania i co mnie bardzo cieszy, pan ambasador zapewnił, że w ten sposób będzie promował nasz region, aby takich inwestycji i nie tylko takich inwestycji, ale również wiele przedsięwzięć odbywało się jak najbardziej w przyszłości. To jest chyba dość istotna deklaracja, dlatego że w tym systemie, jaki panuje w Chinach, wsparcie władzy publicznej dla prywatnego biznesu jest bardzo istotne. Tam się inaczej interesów nie robi. Dokładnie tak, więc takie wsparcie pana ambasadora jest dla nas bardzo cenne. Na pewno postaramy się to wykorzystać w pełnym zakresie. Ja mówię, dzisiejsza konferencja to z jednej strony podsumowanie, ale dzisiejsza konferencja również początek nowego rozdania. Mam nadzieję, że uda nam się lepiej wypromować nasz region, nie tylko dla bieżących inwestycji, które są planowane już w Polsce, ale przede wszystkim mamy tutaj perspektywę odtworzenia jedwabnego szlaku, prawda? I w związku z tym projektem, innowacyjnym projektem na miarę XXI wieku, moim zadaniem jest takie, aby również Opolszczyzna w ramach tej inwestycji, potężnej inwestycji, również jak najbardziej skorzystała. Właśnie, czy na tej konferencji są przedstawiciele firm na przykład, którzy chcą konkretną współpracę podjąć już dzisiaj? Konferencja jest do tego, aby się poznać jeszcze raz, podsumować to, co było, zastanowić się nad kierunkiem, nad przyszłością w tych relacjach, ale to, co mówiłem już wcześniej, dużo wcześniej. Chciałbym, aby w ślad za tą konferencją nastąpiły już konkretne, praktyczne, warsztatowe rozmowy, już z teorii przejść na realizację, aby już rozmawiać w mniejszym gronie, ale bardziej takim, można powiedzieć, decyzyjnym odnośnie właśnie przyszłych inwestycji budowlanych, inwestycji infrastrukturalnych. Mamy potencjał, przedstawiłem całe zalety województwa polskiego i jestem przekonany, że uda nam się to wszystko dobrze zrealizować. Tym bardziej widzimy, jakie mamy wspaniałe gości nie tylko z Chin, ale również mamy z Polski właśnie. Przed chwileczką mieliśmy zaszczyt powitać doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Cara Kochalskiego. Przyjechał szef grupy parlamentarnej polsko-chińskiej, pan marszałek Grzegorz Czelej, więc widać, że jest to również nasza konferencja opolska, została zauważona na najwyższym szczeblu państwowym i prezydenckim, i parlamentarnym, oraz jak najbardziej rządowym, bo przecież mamy patronat i pana premiera Morawieckiego, i pana premiera Jarosława Gowina, oraz... Czyli i biznes, i nauka. Oraz pana ministra spraw zagranicznych, pana Witolda Waszczykowskiego. Czy w takim razie Opolszczyzna przeciera szlaki, jeśli chodzi o współpracę między Polską a Chinami, w skali kraju? Czy jesteśmy pierwszym regionem, który tak mają podobne układy? Silnie działa? Drodzy Państwo, ja przede wszystkim patrzę na Opolszczyznę. Inne regiony również też się starają w tym całym świecie zaistnieć gospodarczym, naukowym. Dla mnie najważniejsze jest Opolszczyzna, co nie oznacza, że oczywiście nie będziemy współpracować choćby z regionami, które z nami sąsiadują, czy regionem śląskim, czy dolnośląskim, czy doskonale wiemy, że choćby mówimy o infrastrukturze, o przyszłości XXI wieku, to przecież mówimy, mamy wspaniałe połączenie ze Śląskim, czyli tu oczywiście mówię o kanale śląskim, gdzie również trwają prace, aby to już udrożnić i aby to wszystko pięknie było synchronizowane i wspólnie działało przede wszystkim dla dobra naszej ojczyzny. Wczoraj po tych rozmowach urzędowych Chińczycy spotkali się z naszymi biznesmenami. O czym rozmawiano? Generalnie przedstawiliśmy jeszcze raz atuty naszego województwa. Było tam kilkoro osób, które zapromowały jeszcze raz Opolszczyznę, i byli przedstawiciele różnych branż. Byli ze świata finansów, i świata gospodarki, i świata akademickiego. Każdy przedstawił, i świata oczywiście gospodarczego, każdy przedstawił już swoje doświadczenia w relacji polsko-chińskich oraz swoje plany.
za każdym razem pan ambasador był pełen podziwu tym inicjatywom i oczywiście wyraził chęć wspierania tychże dalszych działań proinwestycyjnych, prorozwojowych pomiędzy nie tylko naszym regionem i Chinami, czy naszym regionem i zaprzyjaźnioną prowincją Fujian, ale również naszymi państwami. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był wojewoda Adrian Szupak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Loża radiowa.